Mały odpoczynek psychiczny w karczmie. Porozmawiałem sobie z Balwurem, którego spotkałem. Jest to też osoba znajoma, jest to alchemik. Rozmawialiśmy na temat właśnie troszkę dawnych czasów, że jest też tutaj właśnie wiele ludzi z dawnych czasów. No i z Kowalem. Temat był właśnie z Kowalem. Balwur chce mi pomóc, naprawdę bardzo miło z jego strony. Nie wiem, czy go dobrze pamiętacie, w sumie jakoś tak zbytnio. Ciekawe, gdzie się wszyscy podzieli. Jest ktoś w środku. Zaciąłem się. A, dobra. Balwura zbytnio jakoś tak możecie nie pamiętać za czasów właśnie osady. Bo jakoś tak często z nim nie rozmawiałem. Ale pamiętamy go oczywiście. Był to, jeżeli dobrze właśnie pamiętam, alchemik. I widzę, że tutaj właśnie kontynuuje swoje działania w alchemictwie. Jeżeli chodzi właśnie o miasto. Chce nam pomóc w znalezieniu pracy. Rozmawiałem o nim, o Kowalu trochę, że zbytnio nie chce nas przyjąć do pracy, bo twierdzi, że jesteśmy właśnie, to znaczy wie niby z niewiadomego źródła, że jesteśmy właśnie byłym skazańcem. I szczerze mówiąc, jakoś tak zbytnio nie chciałem właśnie dalej. Witaj Balwurze, słyszałem, że mnie szukałeś. Nie chciałem właśnie jakoś tak dalej, po tej jeszcze poprzedniej sytuacji z tym Kowalem i w sumie z jego bardziej w sumie pracownikami, że złapali Nizbela i mu grozili, to nie chciałem właśnie jakoś tak zbytnio i chyba chciałem odpuścić, szczerze mówiąc, pracę. Ale przywitajmy się ładnie, pracę właśnie u Kowala, w sumie i tak na początku nie chciał mnie przyjąć, no bo właśnie twierdzi, że jesteśmy byłym skazańcem. I dziwne są te informacje. Nie wiem skąd ma takie informacje, ale co Balwur będzie chciał nam w tej sprawie pomóc? Zaraz zobaczymy. Balwur sobie z nim porozmawia, ale chciałem jednak nadal właśnie. No i widzicie, Edmund zerka na mnie. Edmund zerka na mnie takim dziwnym wzrokiem, wie o co chodzi. No i wziął Balwura na słowo. No musimy poczekać w takim razie, nie będziemy im przeszkadzać, niech sobie porozmawiają. I tak sobie właśnie pomyślę teraz, po co ty mi go tutaj przyprowadziłeś? Do Balwura mówi, domyślam się, przecież to jest były skazaniec. I takie złe rzeczy. No nie wiem, co mam powiedzieć dalej, bo ciężka jest sytuacja. Początek był taki, że no spytałem o pracę, nie chciał mnie wziąć do tej pracy, no bo powiedział, że jesteśmy skazańcem. Później właśnie była ta akcja, że złapali Nizbela, no to też mnie to odepchnęło. Żeby w ogóle po prostu tam przychodzić. Musiałem też kupić właśnie wędkę, już jakoś tak na siłę poszedłem, no bo też w sumie żadnego naprawdę innego miejsca chyba nie było, żeby wędkę kupić. Jak coś to jest ten Walter. Ach, to ty! Dobra, Walter. Wybacz, zamyśliłem się. Rozmawiałem z nim w karczmie przed chwilą i po prostu tak szybko podszedł i po prostu nie skojarzyłem w ogóle. Dobra, Walter. Chciał ode mnie kupić ości, ale jakoś tak, to znaczy chciał po prostu może dostać ości. Może tak to nazwijmy. Ale jednak ości są potrzebne do czegoś, mają jakieś zastosowanie. Z Myrtany. A ty? Jednak właśnie ości mają tam jakieś zastosowanie.
bo... Ciekawe miejsce, Archolos. Tak, powiedzmy, że przypłynąłem. Powiedzmy, że przypłynąłem. A ości są potrzebne do tworzenia... strzał? Prawdopodobnie. W karczmie nawet mi ktoś tam przypomniał. Nawet mi właśnie ktoś tam w karczmie przypomniał, że nie dawaj mu ości, nie daj się wrobić. Także... Dobra, są. Widzę, że przyszli nawet we dwójkę i widzę, że jestem po amnezji przez długi czas, nie wiedziałem kim jestem. I gdzie jestem oraz co się ze mną działo. Kamieniem w tył głowy i głowy i też wiele. Wiem coś o tym. Kiedyś dostałem kamieniem w tym głowy i też wiele zapomniałem. No tak trochę powiązana taka historia właśnie jakby powiedzmy z nieprawdą, no bo tak naprawdę no to jednak jesteśmy z tej górniczej doliny, ale nikt przecież jedynie właśnie mogą mnie stamtąd kojarzyć, ale to też byli skazańcy, co nie? Ci, co mnie kojarzą, to też byli skazańcami. Więc... I tak... Wiecie, no, będą to ludzie po prostu ukrywać. Nie można mówić, że ja jestem skazańcem, przecież zaraz by każdego pozamykali. Myślisz, że trenowanie siły jest potrzebne tutaj? Jasne, siła jest potrzebna. Jasne, siła jest potrzebna, tak pokrótce można w sumie. Też staram się jakby słuchać, co tam... Balwur o nim, to znaczy z nimi rozmawia. Ale no. Też właśnie się mylę po prostu. Rozmawiam z jednym. Ciężko tak po prostu rozmawiać z jednym, skupić się na tym wszystkim. Walter, muszę cię zostawić na chwilę. Bo mam sprawę do załatwienia. Bywaj, Walter. Dobra, idziemy. Idziemy do Edmunda. Chodźmy do środka. Co tam Balwur mu powiedział? Nie wiem. No bo wiecie, o to chodzi, że zaraz powiem. Ale porozmawiajmy sobie z Edmundem na spokojnie, bo się pogubię w tym wszystkim. I nie skupię się znowu. Jak będę właśnie mówił o czymś innym, myślał sobie o czymś innym i jednocześnie rozmawiał. Z Edmundem właśnie. Ale to zaraz. Spojrzał na mnie z kamiennym wyrazem twarzy. Coś nie tak? Mam chwilę poczekać. Czy pamiętam ostatnią rozmowę? Tak, pamiętam ostatnią rozmowę. To znaczy w sumie ostatnia rozmowa była... Powiedzmy, że Mag za ciebie poręczył.
Dobrze, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Dobrze, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego on jest na mnie taki cięty? Uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę, więc masz szansę na odkupienie w moich oczach skazańcze. Znowu to podkreśla. Zastanawia mnie to, dlaczego jestem taki zły w twoich oczach. Czy ja... Tylko zależy ode mnie, czy tego nie spieprzę. Czy ja coś robiłem złego, nawet jeśli w Górniczej Dolinie? Takiego? Zastanawia mnie naprawdę to, dlaczego jestem właśnie taki zły dla niego, powiedzmy. Jestem uciekinierem z kolonii karnej, za niewinność się tam nie trafia. A ty skąd o tym możesz wiedzieć? Może też tam byłeś? Skąd on może właśnie o tym wiedzieć? Chyba, że od kogoś. Czyli i tak musiałby się dowiedzieć od skazańca jakiegoś, bo właśnie sam nawet to podkreślił. Za niewinność tam się nie trafia. Teraz się kolejka tu zbiera. Rozmawiamy, a teraz się kolejka tu zbiera. Ale no, Edmund ma dla nas czas dzięki Balwurowi. Balwur, ja tak pół na to patrzę. Bo... No oczywiście bardzo dziękuję Balwurowi za to. Będę musiał podejść do niego, porozmawiać z nim, że bardzo mu za to dziękuję. Ale właśnie to jest druga sprawa. Rzuć na zręczność test 1. Test 1. Wynik 9. On miał 6. Wygrałem. A, to ja nie. To ja nie miałem. Dobra. Popierdzieliło mi się. To Walter miał zrobić. Słyszałem twoją rozmowę na mieście z pewnym człowiekiem. Prosta droga dedukcji. Słyszał moją rozmowę na mieście z pewnym człowiekiem? Nigdy o tym głośno. Czekajcie. Nigdy nie mówiłem o tym. Nigdy tym nie mówiłem. To jest nieprawda. Nigdy. Odkąd trafiłem do Corinis, nie mówiłem o tym, że jestem jakimś tam skazańcem. Oczywiście to, jak powiem wam tutaj na odcinku czasami, no bo staram się, wiecie, wczuć po prostu i... Wczuć po prostu w grę, no i tam staram się jakby wam dubbingować i C mówić, nie? Ale czasami no tam o C powiem, żeby to troszkę lepiej wyglądało, jednak może mi idzie, może nie, ale... Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, byłeś przy tej niemiłej sytuacji, prawda? Chodzi o to, jak twoi pracownicy próbowali zranić mojego przyjaciela. Chodzi o to, jak twoi pracownicy próbowali zranić mojego przyjaciela, Edmundzie? Wiele zapomniałem, ale myślę, że jest to kwestia czasu,
Wiele zapomniałem, ale myślę, że jest to kwestia czasu, jak zacznę pracować. No wiele zapomniałem, ale myślę, że jest to właśnie kwestia czasu, jak zacznę pracować. Tamta sprawa jest zamknięta. Mniejsza już. Zastanawia mnie to. Dobra, mam punkty. Myślałem, że punkty mi nie wleciały za dzisiejszy dzień. Dobra, znowu mi złoto zginęło. Miałem 15, dostałem... Nie, to jest po prostu chore. Znowu muszę to zgłosić. Mniejsza. Po prostu ginie mi złoto, na przykład z ekwipunku. Powiedzmy, że mnie okradli, tak wam powiem na teraz. Czy coś mówił? Orientujesz się w cenach rynkowych za bryłkę żelaza, czy ma rozwiać twoje wątpliwości? Nie zagłę. Nie zagłębiałem się w ten temat, jak się dowiedziałem, że nie dostanę pracy w mieście. No nie zagłębiałem się w temat właśnie, ile kosztuje na przykład taka bryłka żelaza kowala, jak powiedział, że nie będę pracował tutaj. Możesz mi powiedzieć. Jednak bardzo mi na tym zależy, skoro tu jestem. Kiedyś z tego żyłem. Na chwilę obecną mamy duży zapas rudy, więc tak na początek oferuję ci pół monety za bryłkę żelaza. Ceny oczywiście mogą się zmienić w zależności od zapotrzebowania. No dobrze, w takim razie zgadzam się. Jak to będzie wyglądało dokładnie? Dokładniej. Muszę ci codziennie przynosić materiałów, czy nie materiałów, przynosić rudy, bardziej może żelaza, czy wtedy, kiedy będę miał, to ci sprzedaję. Dobrze, w takim razie zgadzam się. Jak to będzie wyglądało dokładniej? Muszę ci codziennie przynosić żelaza, czy wtedy, kiedy będę miał, to ci sprzedaję. Muszę się upewnić. Chociaż myślę, że będzie tak pewnie, że idź wykop ileś tam żelaza i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz właśnie porozmawiamy na temat tego. Mam nadzieję, że będzie to dobra cena. To znaczy dobra cena, no. Nie ma co też tak negocjować. Trzeba no jednak pamiętać, że jednak dostaliśmy tą szansę, powiedzmy. Dobrze, już po prostu łapmy się tego, tej pracy u kowala. Tonący brzytwy się chwyta. Bo po prostu nie jest łatwo. Powiedzmy, że pójdę ci na rękę, ile przyniesiesz, tyle dostaniesz. Jeśli będziesz się wykazywać, pomyślimy nad głębszą współpracą między tobą a domem Nivers. Nivers.
Dobrze, umowa stoi w takim razie. Będziesz musiał porozmawiać jeszcze z Janem, on przekaże ci szczegóły. Gdzie go mogę znaleźć? Poczekajcie, ludzie na zewnątrz, musimy porozmawiać sobie jeszcze z Edmundem, bo widzę, że tak się niektórzy tam niepokoją. Będę musiał Balwura odnaleźć, porozmawiać z nimi, mu podziękować. W sumie pomógł mi i za mnie poręczył, nie mogę tego zepsuć. Balwur za mnie poręczył. Gdzie będziemy mogli właśnie Jana znaleźć, żeby mi właśnie przekazał szczegóły? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czy dostanę... Często tu przychodzi, musisz go wyczekiwać. Opisuje siwego mężczyznę w niebieskim, skórzanym płaszczu. Tamten jest czarny mężczyzna, ale... Dobra. Trzeba zapamiętać. Siwy mężczyzna w niebieskim, skórzanym płaszczu. I powinien to być Jan. A co z Kilofem? A co z Kilofem? Czy dostanę go? Jako, powiedzmy, pracownik? Czy będę go musiał kupić? Bo nie mam Kilofa. Mam wędkę i siekierę. Może będzie tak, że dostanę Kilof, ale będę musiał na przykład odrobić, albo po niższej cenie powiedzmy dostaniemy, albo po cenie jakby wytworzenia samego, bez zarobku dla kuźni. Bo wiecie, no jednak... Niestety, ale będziesz musiał go od nas kupić w normalnej cenie, takie są koszta początkowego wkładu w biznes. Rozumiem. Po ile on kosztował, bo... Ceny się zmieniają z dnia na dzień. Rozumiem, po ile on kosztował, bo ceny się zmieniają z dnia na dzień. Stalowe narzędzia po 25 złotych monet. Niewiele mi brakuje. Wyciąga monety. Albo może inaczej. Wyciąga monety z kieszeni i liczy. Niewiele mi brakuje. Niewiele mi brakuje. Uzbieram i zgłoszę. Aktualnie mam 14. Miałbym więcej, no ale powiedzmy, że mnie okradli. Już mniej kradną tak naprawdę. Uspokoiło się troszkę to. Nie wierzą mi. Nawet teraz przecież nagrywam. Odpalam dla was ekwipunek. 14 mam. Tyle samo jak robi kości. No to wcale tak niewiele. No, no niewiele, niewiele, no jednak. Czy dam radę zarobić na rybach? W końcu mam wędkę. No jasne, oczywiście. Taki mam nawet plan. Mam nawet jakieś tam smażone ryby przy sobie. W tle słychać jakieś... orkowe psy?
Chyba, że oddam mu wędkę i dopłacę 10 monet w zamian. Nie chcę tak. Zarobię tyle, ile potrzeba i przyjdę. Wędka mi czasami jest potrzebna. Wędka jest mi po prostu czasami potrzebna i zarobię po prostu. Wolę zarobić tyle, ile potrzeba, czyli 25 i dopiero tu przyjść. No dobrze, dobrze. Co ja mówiłem? W tle słychać jakieś orkowe psy. Poradzę sobie spokojnie. Raczej w Korinis chyba żadnego orkowego psa nie znajdziemy tutaj. Ale słychać, słychać. Już cię nie zatrzymuję dalej. Dziękuję za rozmowę i szansę. Dobrze, w takim razie idę. Do zobaczenia. Każdy zasługuje na drugą szansę, ale nie trzecią. Pamiętaj o tym. Jakbym naprawdę zrobił, nie wiem co. Po prostu jestem taki dobry człowiek, taki miły. Chociaż po prostu czasami niecierpliwy. Onarion jest po prostu czasami niecierpliwy. Onarion czasami bywa niecierpliwy. O. Gdzie jest jakiś karczmarz? Teraz mógłbym sprzedać na przykład ryby. Ale o tym zaraz.